Żyjemy w harmonii. Pod takim hasłem zorganizowano święto szkoły podstawowej numer 3. Zamysł był taki, by wzmocnić współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Impreza została zorganizowana w ramach ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła Współpracy Uczniowie i Rodzice Kapitałem Społecznym Nowoczesnej Szkoły. Chcemy uświadomić naszym uczniom, rodzice swoim dzieciom, jak ważne jest żyć w równowadze, jak warto mieć swoje pasje, zdrowo się odżywiać, uprawiać sport. Święto Polickiej Trójki obfitowało w wiele atrakcji. Najsmaczniejszą był kiermasz zdrowej żywności przygotowany przez rodziców. Były domowe wypieki, orkiszowe ciasteczka, soki, owocowe szaszłyki i galaretka w każdej postaci. Produkty niezdrowe zniknęły także ze szkolnego sklepiku. Po to ta akcja, po to ten kiermasz dla innych rodziców, którzy może nie do końca są przekonani, dla całej społeczności szkolnej, że można odżywiać się zdrowo, żyć w harmonii z otoczeniem, ze środowiskiem, z naturą. Imprezę podzielono na dwie części. Do godziny 11 z atrakcji korzystali uczniowie klas najmłodszych, później klas 4-6. Program zajęć był podobny. Obydwie grupy wzięły udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Jako pierwsza o swojej pasji opowiadała Jolanta Michnowicz z Nadleśnictwa Trzebież. Temat ciekawy, ptaki wiosną, zawód leśnika i mieszkańcy Puszczy Wkrzańskiej. Czasami możecie zobaczyć w lesie taką tablicę zakaz wstępu ostoja zwierzyny. To znaczy, że tam jest takie miejsce, gdzie zwierzęta odpoczywają, gdzie się czują bezpieczne i nie należy im przeszkadzać. O swoim życiu opowiadał także policzanin, alpinista Edward Fudro. Podróżnik, biegacz, uczestnik zawodów ekstremalnych i kilkunastu wypraw wysokogórskich na 5 kontynentach. Sporym zainteresowaniem cieszył się trening samoobrony. Prowadzący Rafał Pochnowski pokazywał uczniom, w jaki sposób znajomość sztuk walki może uchronić przed atakiem i napaścią. Atrakcji było wiele, nie sposób wszystkich wymienić. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice stanęli na wysokości zadania. Dzień wcześniej w Polickim Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja uczniowskich talentów. Ponadto w ramach święta szkoły odbędą się imprezy towarzyszące. Warsztat jogi, taniec latino, spotkanie z uczestniczką You Can Dance Pauliną Woźniak oraz sędzią Anną Marią Wesołowską. Szczegóły na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3.